Hej, witajcie. Hmm. Karierowy wtorek. Zaczynamy. Um. Pogadajmy, bo um, ostatnio natknąłem się na fajną, e, fajną dyskusję na e, reddicie standardowo, gdzie, gdzie poszukuję też tych inspiracji. Um. I tak naprawdę znowu pomogło mi trochę zrobienie kroku w tył, e, żeby zidentyfikować tak naprawdę problem i, i spróbować pomóc, tak jak tylko jestem w stanie przez internet i pisząc. Ale słuchajcie, wielu z nas... <laughs> Gdzieś tam na swoim etapie kariery zastanawia się, jakie są najważniejsze umiejętności, jakie powinienem zdobyć kierunki rozwoju i tak dalej. I owszem, jest to mega istotne, i bardziej jesteśmy kompletnym pracownikiem, większą, jak gdyby tą paletę umiejętności mamy, to yy, jak gdyby jest to pomocne, ale są pewnego rodzaju kluczowe yy, umiejętności, i one niekoniecznie muszą się wiązać stricte z jakimś kierunkiem studiów, jakimś szkoleniem, jakąś kategorią, które po prostu stanowią o tym, czy jesteśmy dobrym pracownikiem, czy będziemy się rozwijać, czy pozwolą nam zrobić krok naprzód i tak naprawdę rozwiążą wiele dylematów związanych z, z naszą karierą. I taką podstawową umiejętnością, którą ja też wiele lat sobie wykształcałem tak naprawdę i nie jestem w stanie nawet chyba jednoznacznie stwierdzić, że w 100% ją już posiadam, <laughs> raczej... Ona ma jakieś tam mocne fundamenty w moim przypadku i korzystam z niej. Jest to umiejętność zamykania tematów. Ktoś by jeszcze tak powiedział, jak to się slangowo i dowożenia tematów. O co chodzi? Wiele razy spotykam się z taką opinią, że interesujemy wiele rzeczy, uwielbiam zaczynać tematy, nigdy ich nie kończę. Co mam zrobić, żeby otrzymywać większe. Zakres obowiązku, żebym mógł brać większą odpowiedzialność za pewne rzeczy w pracy. I co mam zrobić, żeby zostać liderem, żeby dostać zarządzanie ludźmi. Także te trzy obszary rozwiązujemy za pomocą tak naprawdę jednej podstawowej umiejętności, jaką jest dowożenie tematów, realizowanie ich w, w takim stopniu, że uznaje firma, że zostały zakończone sukcesem, że zostały dowiezione, że został problem rozwiązany, e, że dokonało się, że projekt się zakończył sukcesem. E, tak naprawdę. Umiejętność zamykania tematów to jest coś, co predysponuje nas yy, jako osoby do tego, żeby iść cały czas dalej, bo zamykając jedną rzecz, bierzemy się za kolejną, bo zamykając jedną rzecz pokazujemy, że jesteśmy godni zaufania, że można na nas polegać, że bierzemy odpowiedzialność i można nam przyznać kolejną rzecz do zrobienia, być może większą, o szerszym zasięgu, o większej odpowiedzialności i być może. Skierować nas również na ścieżkę prowadzącą do awansu. Także yy, im więcej tematów jesteśmy w stanie dowieść, im więcej tematów jesteśmy w stanie zakończyć sukcesem, tym lepiej dla nas z punktu widzenia kariery. Jak taką umiejętność w takim razie wykształcać w sobie? Jak, yy, jak yy, spowodować, żebym dowoził te tematy, żebym sobie był w stanie tak pokierować tematem, żeby go dowieść? Z doświadczenia, chyba tak naprawdę. Dwie rzeczy najbardziej się to przydają. Jedna to jest wyrobienie w sobie konsekwencji w działaniu, czyli działanie według jeżeli sobie coś założy, to po prostu to realizuje. A druga rzecz, która wspiera tą konsekwencję to umiejętność pracy projektowej, chyba tak powinienem powiedzieć, czy umiejętności dzielenia sobie Zadania na określone kroki, na określone etapy i realizowanie po kolei tych etapów. Tworzenie sobie takich list, które sprawdzam po kolei, czy to się wydarzyło, z kim muszę porozmawiać, od kogo muszę dostać informacje, co muszę samemu zrobić, żeby opakować całe to zadanie w sposób, który pozwoli mi je po prostu zrealizować. I tego brakuje nam bardzo często, bo na przykład nie wiemy w firmie, z kim musimy rozmawiać, żeby to zadanie się wydarzyło, nie wiemy jak zidentyfikować wszystkie czynności, które wykonać w danym zadaniu i co za tym idzie, czujemy takie zagubienie, ten początkowy entuzjazm gdzieś ucieka albo wręcz ucieka, napotykamy na jakieś bariery wewnętrzne, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i one powodują, że bardzo ciężko jest nam zakończyć takie zadanie. Dużo i yy, myślę tak właściwie, większość elementów w firmie opiera się tak naprawdę na zasadzie takiej, że jest zadanie i trzeba po prostu je zrealizować. I im bardziej skutecznie to realizujemy, tym lepiej jesteśmy postrzegani. Zresztą powtarzam się już chyba troszkę, yy, bo tak naprawdę wyjaśniłem o co chodziło. Yy, jestem ciekawy, jak wygląda u Was kwestia dowożenia tematów? Czy powiedzielibyście sobie, że jesteście. Taką osobą, która, która rzeczywiście tematy dowozi, zamyka je i robi to wbrew wszelkim przeciwnościom, jakie stawia nam na drodze praca, środowisko pracy, pracownicy, narzędzia. Czy jednak gdzieś tam po drodze ucieka nam to, pojawia się tak zwany wspomniany zapał, i, i tak naprawdę. Skaczemy z kwiatka na kwiatek, być może. Warto sobie zastanowić się nad tym, jak podszedłem do ostatnich kilku zadań. Czy wszystkie udało mi się zakończyć, czy wszystkie udało mi się zrealizować? Od razu powiem, mnie w stu wszystkich zadań, które sobie zakładam, nie udaje się realizować, bo jesteśmy tylko ludźmi i ciężko też mieć, wiedzieć wszystkie elementy losowe, które mogą się po drodze przydarzyć i które mogą spowodować, że. Takich tematów nie, nie dowieziemy. Natomiast, jeżeli miałbym spojrzeć z punktu widzenia kariery i tego, co jest mega ważne, co predysponuje nas do naprawdę potężnego rozwoju i, i, i pchania do przodu naszej kariery, to bez wątpienia jest to umiejętność realizowania tematów z sukcesem. I tyle ode mnie w ten wtorek. Życzę udanej realizacji zadań na ten tydzień. Moja lista jest jeszcze długa. Wracam do działania w takim razie. Do zobaczyska! Hej!